Czy kolejny duży bank zaczął się poddawać po wyrokach pierwszej instancji i nie składa już apelacji? Co to za bank i o jakich przypadkach mowa? Zapraszam. W dzisiejszym odcinku kilka hot newsów. Pomówimy o wyroku TSUE z 8 maja i co on zmienia w kwestii zarzutu zatrzymania, który podnoszą banki w sprawach frankowych. Czy mamy kolejny bank, który poddaje się po pierwszej instancji i jak wyglądają statystyki wyroków za pierwszy kwartał tego roku. Zaczynamy. Moi drodzy, 8 maja zapadł kolejny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym Trybunał odniósł się do zarzutu zatrzymania. Zrobił już to po raz drugi. Pierwszy raz miało to miejsce w grudniu, kiedy to Trybunał odniósł się do kwestii zatrzymania naliczania odsetek za zwłokę w postępowaniu na rzecz frankowicza, czyli odsetek za zwłokę w postępowaniu, które bank miałby zapłacić po przegranej sprawie. Natomiast teraz, 8 maja, odniósł się sąd do samego zarzutu zatrzymania i tego, czy w ogóle bank może z niego skorzystać. I najprościej mówiąc, Trybunał Sprawiedliwości zamknął w ogóle taką furtkę, ponieważ właśnie banki przegrywają te sprawy z uwagi na to, że to z ich powodu umowy były nieuczciwe i w relacji z klientem, z konsumentem z zarzutu zatrzymania nie mogą skorzystać. Co osiągały banki w ten sposób? Zatrzymywały zapłatę na rzecz klienta zasądzonych kwot, oczekując, że klient teraz potwierdzi, że odda pieniądze, które jest bankowi winien, czyli ten kapitał, który bank mu pożyczył, i dopiero wtedy następowało rozliczenie, czyli była to taka ukryta teoria salda, tak trochę na zasadzie potrącenia. Natomiast w tej chwili Trybunał potwierdził, że są to niezależne roszczenia i najpierw bank ma oddać pieniądze, a następnie konsument ma zwrócić kapitał, jeśli bank go o to wezwie. Jest to dla nas bardzo dobra wiadomość, ponieważ kolejne narzędzie banków, którym przedłużały postępowania, utrudniały postępowanie, zostało im właśnie zabrane. Pierwszy kwartał 2024 roku przynosi nam też nowe dane statystyczne. Mamy już końcówkę maja, więc najwyższy czas na to, żeby przyjrzeć się temu, co działo się w pierwszym kwartale. I tu mamy kilka ważnych informacji. Pierwszy kwartał przyniósł nam większą ilość, rekordową ilość pozwów w sprawach frankowych, bo 23 000 kolejnych frankowiczów złożyło pozew do sądu przeciwko bankowi. Jest to najwyższa kwota pozwów w historii, jeżeli chodzi o jeden kwartał kalendarzowy. Ale więcej było też wyroków. Ile tych wyroków zapadło? Jak podaje mecenas Bochenek z kancelarii Bochenek Ciesielskiej, wspólnicy, i są to dane, które co prawda nie są oficjalne, bo nie ma żadnego oficjalnego rejestru takich wyroków, to łącznie zapadło 4,3 tysiąca wyroków w pierwszym kwartale. Jeżeli chodzi o pierwszą instancję, to można powiedzieć, że jest to o 12% więcej wyroków niż rok wcześniej w podobnym okresie. Ale największy wzrost i największe przyspieszenie prowadzonych spraw nastąpiło w drugiej instancji, bo tutaj aż 32% więcej wyroków niż rok temu. Co nam te dane suche, statystyczne, liczbowe mówią? Mówią nam ni mniej, ni więcej, tylko to, że widać echa wyroków TSUE, które już pod koniec zeszłego roku zwłaszcza wyjaśniły większość wątpliwości dotyczących tego, jak sądy powinny zasądzać. Widać, że sądy wydają wyroki na pierwszych rozprawach. Dużo szybciej to wszystko przebiega, co jest bardzo dobrą wiadomością dla nas, bo co prawda, jeżeli wyrok zapadnie wcześniej, to trochę mniej odsetek dostaniemy, ale przecież najważniejszą korzyścią, jaką chcemy osiągnąć na koniec, pozywając bank, to być wolni od kredytu i pozbyć się tego pseudo-frankowego, toksycznego kredytu. Są to bardzo dobre informacje i na takie właśnie czekaliśmy. Czekamy na kolejne rekordy, kolejne sprawy. Też mogę wam powiedzieć od kuchni, pracując na co dzień z klientami wraz z moim zespołem ekspertów, też dostajemy na bieżąco informacje od samych klientów o zapadających wyrokach i tylko dzisiaj wpłynęło kilkanaście takich informacji od naszych klientów o wyrokach, które zapadły na pierwszym posiedzeniu, na pierwszej rozprawie. To jest bardzo dobry prognostyk, bardzo dobra informacja i tylko na takie czekamy. I takich informacji też życzę Tobie, mój drogi widzu czy widzko, w Twojej konkretnej sprawie. No i przechodzimy do wisienki, czy też truskawki, jak kiedyś powiedział klasyk na torcie, czyli czy mamy do czynienia z sytuacją, w której kolejny bank, i to duży bank, przestanie składać apelacje w sprawach frankowych? Zanim powiem, o jaki bank chodzi, to uprzedzę tylko, że są to na razie pojedyncze sytuacje. Z ostatnich dni to dwie takie sytuacje, z wcześniejszych też kilka, ale raczej jest to na razie kilka niż kilkadziesiąt takich sytuacji. Czy jest to wynik tego, że kancelaria prowadząca sprawę w imieniu banku czegoś nie dopatrzyła? Czy jest to wynik jakichś wyjątkowych okoliczności? Czy może pierwsze krople, które drążą skałę, pierwsze jaskółki, które pierwsza to wiosny nie czyni, ale już kilka, zaczyna nam mówić, że ciepło przychodzi coraz szybciej. Bank, o którym mowa, to Bank Millennium. I tutaj myślę, że oddech teraz
został głębiej wzięty przez część widzów tego kanału. Dlaczego? Dlatego, że wielu z Was przecież ma procesy właśnie z Millennium. Czy możemy powiedzieć, że to już jest tak, że Millennium nie będzie składać apelacji? Nie, na taką deklarację pewnie jeszcze jest za wcześnie, na takie informacje. Czy to jest tak, że to była jakaś pomyłka i w kilku sprawach kilku szczęściarzy ma prawomocny wyrok po pierwszej instancji? Maybe. Może? Może tak właśnie jest? A może jest to znak, że banki zaczynają liczyć straty? Przecież w wielu odcinkach przez te lata, jak publikuję dla Was treści, mówiłem o tym, że przyjdzie taki moment, w której ta krzywa bólu, gdzie banki płacą przecież koszty prowadzenia spraw, płacą koszty odsetek, płacą przecież zwroty tych wszystkich pieniędzy, które mają zasądzane. No i kiedyś to musi zacząć boleć na tyle mocno, że będzie lepiej zakończać te sprawy wcześniej. Tak czy inaczej, każda taka wiadomość nas cieszy, każda taka wiadomość jest pozytywna. Oczywiście ktoś, kto czeka długo być może na wyznaczenie terminu rozprawy, myśli sobie, co mi po tym, że ktoś ma prawomocny wyrok, jak ja mam wyznaczoną rozprawę tam za pół roku czy rok. Oczywiście, że tak, no bo każdy patrzy na koniec dnia na czubek własnego nosa, a nie na cały rynek. Po to właśnie obserwujesz ten kanał, po to śledzisz nowe odcinki, oglądasz je na bieżąco, są tu przecież wierni widzowie, którzy są co tydzień i oglądają co tydzień nowe materiały, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. I właśnie taki cel ma dzisiejszy odcinek. Trochę hot newsów, trochę takich informacji prosto z pierwszej linii frontu. Nie ma ich dużo, bo staram się na bieżąco Wam je przekazywać i to, ile ich jest, zależy od tego, ile się dzieje na rynku, ale takie informacje mam dla Was w tym tygodniu. Napisz w komentarzu, która z tych informacji była dla Ciebie szczególnie ciekawa, szczególnie wartościowa. I jeżeli ten film podobał Ci się, oszczędził czas, dał Ci świeże spojrzenie na sprawę, to daj łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz dla zasięgu, żeby algorytmy YouTube'a zaniosły ten film do innych osób, które może powinny go obejrzeć, a już w najbliższym czasie możesz się spodziewać też kolejnych materiałów, w których będę demaskował kolejne szwindle banków, kolejne szwindle związane z kredytami gotówkowymi i konsolidacyjnymi. Będziemy omawiać umowy kredytowe, które do nas trafiają, bo niektóre zawierają absurdalne zapisy i warto o tym wiedzieć. Właśnie dlatego, że wśród Twojego otoczenia, Twoich znajomych, może nawet Twojej bliskiej rodziny mogą być osoby, które być może taki produkt toksyczny kupiły, taki mają i przez to mają mniej pieniędzy na swoje potrzeby, bo bank postąpił z nimi również nieuczciwie, tak jak postąpił z frankowiczami. Widać, że ewidentnie banki się nie uczą na swoich błędach, popełniają dalej grzech chciwości i pychy, no ale od tego jesteśmy my, osoby, które właśnie informują Was o tym, co Wam się należy, jakie mamy prawa jako konsumenci i zachęcają do tego, żeby o nie walczyć. Subskrybuj mój kanał, kliknij dzwoneczek, abyś dostawał powiadomienia o nowych filmach. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Celeban.